Witam Was po dłuższej przerwie. Dzisiaj opowiadam troszkę o nowej wersji sterownika do Solar Trackerów. No tutaj sporo się funkcji pojawiło nowych. Bardzo mocno pracowaliśmy nad zakłóceniami wiatromierzy. Dodaliśmy wiatromierz cyfrowy, analogowy, oddzielne zasilanie, oddzielne filtrowanie. Mamy tu jeszcze troszkę zmianę. Były tutaj 4 piny, teraz jest 5. Można ten 5 pin wykorzystać do tego, żeby zasilać jakieś małe urządzonko, na przykład wentylator, który miał wychłodzić całą skrzynkę, w której znajduje się nasz sterownik. W super najnowszej wersji firmware'u jest tak, że czujnik temperatury wykrywa pewne progi. Przy pierwszym progu włącza wentylator, żeby wychłodzić układ. Przy drugim progu wstrzymuje pracę mostków po to, żeby ich nie spalić po prostu. Tutaj nie mamy, jak widać, już 4 bezpieczników, tylko 2. 2 poszły na automatyczne, więc trochę nam tutaj uprościło życie, a te 2 są dedykowane tym konkretnie mostkom. Maksymalnie 10 A, pamiętajmy o tym. Z tym mieliśmy kłopoty, dlatego że myśmy zawsze wkładali tutaj najmocniejszy bezpiecznik, ale niestety większość użytkowników, zakładając silniki, na przykład 2-amperowe, zostawiało tutaj największe bezpieczniki, na przykład 10, a to znowu powoduje no po prostu uszkodzenie silnika. Jeżeli silnik się zatrzyma, to sterownik będzie dawał radę pchać na prąd tak, aż doprowadzi do spalenia na przykład silnika, gdzieś tam jakiejś blokady mechanicznej i tak dalej. Daliśmy tutaj zabezpieczenie, mierzymy po prostu amperaże i jeżeli przekraczamy pewien próg amperów, zatrzymujemy silnik, ale ten parametr trzeba też ustawić i też większość ludzi tego nie robiło, no więc założyliśmy, że te bezpieczniki, które da się, zrobiliśmy automatyczne, te 2 zostały tylko i wyłącznie do tego, żeby tymi mostkami sterować i odcinać się od tych mostków. Proszę o dobieranie właściwych bezpieczników. Im mniej, tym lepiej. Dokładnie tyle, ile potrzebuje silnik, nie więcej, tak żeby ten silnik zabezpieczyć. Zajrzyjmy do środka. W środku na tej płycie oczywiście to się troszkę zmieniło, ponieważ dorzuciliśmy drugi procesor odpowiedzialny za komunikację Wi-Fi. Przez Wi-Fi w tej chwili można tam rzucać konfigurację, czy po prostu sterować sterownikiem zdalnie przez tam telefon, czy cokolwiek innego. Jednocześnie dodaliśmy ważniejszą dla nas funkcję, oprócz tam sterowania, bo sterowanie to jest jako tako. Wysyłamy logi na serwer, jeżeli ktoś skonfiguruje sobie serwer, to będzie dostawał logi w postaci JSON-a. No i dodatkowo te 2 procesory, czyli ten taki główny, który pod spodem jest, i ten podstawowy Wi-Fi ze sobą się komunikuje. Jeżeli któryś z nich zachowuje się niewłaściwie, to się nawzajem restartują. Jeżeli tutaj coś się na Wi-Fi zawiesza, to wtedy ten główny procesor go resetnie i on będzie dalej pracował. Więc tutaj troszkę sobie uprościliśmy życie. Jak zwykle im więcej kodu, tym więcej błędów. Sporo nas to kosztowało, żeby to przekonfigurować, sprawdzić. Wróćmy do tego wiatromierza. Przy wiatromierzu mamy 2 potencjometry. Jeden tutaj ciut wyżej, potencjometr, służy do tego, żeby, nie wiem czy go tu będzie dobrze widać, ten właśnie tutaj, służy do tego, żeby ustalić napięcie zasilania wiatromierza. No w tej chwili on jest ustawiony na maksa, ale jeżeli ktoś będzie miał nietypowy wiatromierz, to może tutaj sobie ustawić zasilanie odpowiednie. No i na tych kanałach wyjściowych mam, pamiętajmy o tym, A to jest analogowy, no i drugi kanał to jest cyfrowy. I tutaj poniżej jeszcze jest drugi potencjometr, który służy do tego, żeby przyfiltrować ten wiatromierz analogowy. Analogi jak zwykle mają takie problemy, że zbierają inne zakłócenia. Co się objawia na przykład czymś takim, że sam analometr nie kręci się, na przykład, bo kręci się troszkę, a nam rośnie stopniowo napięcie, bo odkłada się gdzieś tam zewnętrzne zakłócenie na kablu. Pierwsza opcja rozwiązania problemu to jest założenie ferytowej wkładki na przewód, pętelka i wkładka ferytowa. Druga opcja, oddzielne zasilanie wiatromierza w stosunku do całej tej płyty, czyli tutaj mamy sobie zasilanie też główny, a oddzielnie zasilamy sobie wiatromierz, nie zasilając tego kanału. No, myśmy tutaj jeszcze zrobili trzecią opcję, to znaczy taką, że mamy oddzielny zasilacz wbudowany, przewidziany do tego, żeby wiatromierz był zasilany zupełnie oddzielnie, zupełnie izolowany sposób. I to raczej rozwiązuje problem, już chyba wszystkie możliwe opcje zostały przepracowane. Oczywiście dalej pracujemy z różnymi inżynierami. Robiliśmy badania oczywiście tej płyty w laboratorium, patrzyliśmy jakie niesie zakłócenia, poprawiliśmy niektóre elementy, wymieniliśmy niektóre elementy, więc znowu krok do przodu, znowu lepsze
funkcjonalności. A dzisiaj trochę utrudnię Wam życie, no bo o ile tutaj podłączenie silników DC jest dosyć proste i podłączamy sobie już, dzisiaj będziemy gadali o tym kanale z boku. I co zrobimy? Nie dość, że będziemy tutaj sterowali silnikiem AC z inwerterów, to jeszcze z dwóch różnych inwerterów, czyli jeden inwerter wzbudza się stanem wysokim, drugi inwerter wzbudza się stanem niskim. Tutaj mamy Darlingtona, tablicę, to znaczy, że my w tej chwili tutaj zwieramy do masy, czyli sterujemy stanem niskim. Więc te wszystkie urządzenia, które są sterowalne stanem niskim, bezpośrednio tu podłączamy do tego kanału, a jeżeli są urządzenia, które są sterowane stanem wysokim, podłączamy do takiego pośredniczącego elementu. Zaraz pokażę, jak to się robi i jak można pogodzić dwa różne urządzenia. Mówiąc krótko, jedne te azjatyckie sterowane stanem niskim, a drugie te europejskie sterowane stanem wysokim. Teraz po pierwsze mamy dwa rodzaje inwerterów, jeden CF, który jest sterowany stanem wysokim, w tej chwili go tutaj podłączyłem, skonfigurowałem. Za chwilę podłączymy sterownik i zobaczymy, jak to funkcjonuje. I widzimy tutaj dodatkowe urządzenie, ono kosztuje, nie wiem, gdzieś około 30 zł powiedzmy na Allegro i ono służy do tego, żeby konwertować komunikację stanem wysokim na stan niski i odwrotnie. Tutaj w tym przypadku mamy tak, że sterownik nam zwiera nóżkę do masy, więc steruje stanem niskim, a ten SEF pracuje na stanie wysokim, więc musimy taki konwerterek tutaj dodać. Może w przyszłości wbudujemy po prostu sterownik, ale będzie musiała to być troszkę większa płyta, bo się już nie mieścimy. Co tutaj widzimy najważniejszego? To najważniejsze jest to, że tutaj na tych przewodach widzimy, że mamy niebieski przewód podłączony do groundu i ten niebieski przewód leci bezpośrednio do sterownika. Ja tutaj skupię się na tej wtyczce jeszcze niepodłączonej, o tej tutaj. Tutaj ten pierwszy kanał to jest właśnie ground i tutaj się podłączam po to, żeby właśnie mieć wspólną masę dla tych obu urządzeń. Ta wspólna masa nie jest potrzebna akurat w tym przypadku tutaj, dlatego że my chcemy konwertować się ze stanu niskiego na wysoki, więc po pierwsze, do pierwszego na górze pinu podłączamy się zasilaniem ze strony inwertera, ten czerwony przewód. On tutaj wchodzi do pierwszego kanału. Następnie mamy drugi kanał, kierunek. Następny kanał, trzeci kanał, kierunek przeciwny. I następnie czwarty to jest prędkość. On nie jest wymagany, ale w tym przypadku w tym inwerterze SEF jest prędkość. Można sobie tam ustawić na tym pinie, czy tym, czy sąsiednim. Więc sobie ustawiliśmy i teraz jeżeli w trybie normalnym, zwykłego dnia pracujemy i sterujemy, podążamy za słońcem, to my ten pin wykorzystujemy, znaczy tego pinu nie wykorzystujemy, jedziemy z normalnie prędkością ustaloną podstawową, a jeżeli chcemy powracać albo włączyć procedurę wiatrową, no to wykorzystujemy ten pin po to, żeby szybciej się cały układ przemieszczał. Tutaj widzimy z boku te dwa pierwsze kanały na górze i na dole są zmostkowane. No po prostu przekazujemy dalej zasilanie dla tych całych układów. No i tutaj jednocześnie też przerzucam sobie to zasilanie do tym czerwonym przewodem do tego pierwszego pina na dole. I więc tutaj tą masą i pinem dodatnim będę zasilał nasz sterownik. No i teraz jeżeli ja podłączę sobie tutaj ten nasz sterownik, ja go tutaj sobie ustawię tak, żeby można było cokolwiek zobaczyć, no to po podłączeniu sterownik nam się odezwie. No więc jak widać, mam nadzieję, że widać, sterownik podłączony w ten sposób będzie działał. Teraz w trybie automatycznym, co tutaj się wyrabia na wyświetlaczu. Na dole po lewej mamy F00, czyli po prostu wykrycie wiatru, skoro nie ma pinów żadnych podłączonych oprócz samych sterowników do silników, no to oczywiście będziemy mieli odczyt 00. No i skoro nie widzę żadnego nasłonecznienia, bo też znowu pinów nie ma podłączonych, no to ja przyszedłem do procedury oczekiwania na to. T1 najpierw sobie czekam około 1000 sekund na pojawienie się przebłysku słońca, a następnie już potem robię procedurę powrotu do pozycji początkowej. Ale to nie dzisiaj będziemy o tym rozmawiali. Teraz chcemy troszkę zwiększyć tą naszą
Ten tutaj będziemy widzieli, że silnik niebieski jest podłączony do tego czerwonego inwertera, czyli tego sewa. I ten sew jest, zasila nam tutaj, zasilany jest jedną fazą, steruje silnikiem trzyfazowym i zasila jednocześnie nam sterownik. Jest to możliwe, więc jeżeli wejdę do trybu manualnego, to tutaj się pojawiły kolejne odczyty. Te odczyty są odpowiedzialne za te mostki, to znaczy jeżeli mam tu podłączone silniki, to będę tu widział, ile amper one biorą w przeliczeniu na wolty, ale w tej chwili nie mam tych silników podłączonych, więc co tu będę widział? Nic po prostu, tak? Nas interesuje teraz ta komunikacja. Więc jeżeli ja tutaj jestem podłączony do wschodu, zachodu, więc jeżeli wschodem, zachodem się uruchomię, to będę zsuwał w jedną stronę, no i oczywiście w drugą stronę. Widzimy, że tutaj podłączyłem się i widzę, że dwa kanały włączam, dlatego że teraz ustawiliśmy sobie to w ten sposób, że silnik ma pracować z dużą prędkością, czyli wykorzystuję ten pin, nie jadę tylko w jednym kierunku w trybie manualnym. W trybie automatycznym będę miał tylko jeden pin zapalony, a tutaj chciałem specjalnie Wam pokazać, że da się jeszcze to tak kombinować, żeby dwie prędkości, prędkość pracy normalnego poszukiwania dnia, no i prędkość pracy dla trybu manualnego, kiedy ja coś ręcznie przestawiam, lub powrotu, lub ochrony wiatrowej. No i teraz jeszcze utrudnimy sobie życie. Podłączymy drugi inwerter VFD, który jest sterowany stanem niskim, czyli można go podłączyć bezpośrednio do sterownika i tak też zrobimy. Pierwsza rzecz, zobaczmy, możemy sterować dwoma rodzajami inwerterów, sterowanym stanem niskim, stanem wysokim. Druga rzecz, zauważmy, że te dwa inwertery są w logice na różnych napięciach. Inwerter czerwony SEV pracuje przy 24 V i on podaje te 24 V do naszego sterownika, a ten inwerter VFD pracuje na 12 V i on podawałby nam napięcie 12 V, ale my z tego napięcia nie skorzystamy. My tylko będziemy tutaj się spinali masą. No i okej, zaraz to podłączymy. No dobra, to co my tutaj też narobiliśmy? Podłączyliśmy dwa rodzaje inwerterów do tego samego sterownika. Jeden sterowany stanem wysokim, czerwony, podłączony do kierunku wschód-zachód. Drugi sterowany stanem niskim, czarny, podłączony do kierunku SN. No i co my tutaj ciekawego nawyrabialiśmy? To zrobiliśmy taki układ, że te sterowniki, które, te inwertery, które są podłączone, które pracują na, sterowane są stanem niskim, są po prostu podłączone do masy, czyli do pierwszego kanału na tym naszym szerokim złączu przy sterowniku na górze i dwóch po prostu kierunków, trzy przewody i koniec, a ten sterownik, który pracuje z wyższym napięciem, ponieważ ten czarny pracuje z 12 V, ten czerwony pracuje z 24 V, służy zarówno do zasilania sterownika, jak i do zasilania tego układu pośredniczącego. No i skoro tak, no to teraz jak przyjrzymy się tym układowi przewodów, to zobaczmy, że doszły nam dwa przewody, w sumie trzy przewody. Jeden czarny, pierwszy, to jest masa, następnie zielony, kierunek północ i żółty kierunek południe. I no i też tak się tutaj stało bezpośrednio na tym naszym inwerterze. Mamy masę, mamy kierunek jeden, kierunek drugi. No i tymże samym dwa różne inwertery podłączone tutaj, jeden bezpośrednio logicznie, a drugi pośrednio poprzez kostkę, będą sterowały tymi tutaj silnikami. Więc jeśli jestem w trybie manualnym, to mogę uruchomić silnik układu z tamtego inwertera dla jednego kierunku lub też dla drugiego kierunku. Pamiętajmy, on jest sterowany stanem niskim, więc podłączony jestem bezpośrednio tutaj, bez pośredniczenia, a ten jest sterowany stanem wysokim i pracuje na 4 V, więc nie dość, że go tutaj przemostkowuję, żeby zasilać tutaj ten układ, to jeszcze podłączam sobie tu zasilanie do tego pierwszego kanału, więc zasilam tym tutaj inwerterem nasz sterownik, no i on też będzie oczywiście nam reagował na kierunek
jedną stroneczkę on sobie będzie pracował, a i oczywiście w drugą stronę. Co więcej, oczywiście można go, można włączyć oba układy razem. One nie będą ze sobą kolidowały bez problemu. Ten cały układ nam będzie śliwa. Tak więc ewidentnie bez problemu można podłączyć dwa różne rodzaje inwerterów i te sewy europejskie, które są sterowane stanem wysokim, po przyszłym są niepośredniczące, i te wszystkie rozwiązania azjatyckie, które są sterowane stanem niskim, bezpośrednio i sterować nimi tutaj z tych przycisków. Oczywiście pamiętajmy, że tutaj z przycisku to ja steruję tylko dlatego, że po prostu chcę uruchomić to w trybie manualnym, a oczywiście w trybie automatycznym ten cały układ będzie sobie sam pracował. To w zasadzie tyle na dzisiaj.